Jerozolima jest to miejsce, w którym łączy się wiele światów. Kiedy się tu jest, to ma się takie wrażenie, że w tym jednym miejscu, tak jakby było upchanych kilka planet. Powiem wam, że my często mamy takie mylne wrażenie o tym miejscu, mylne wrażenie o Jerozolimie, dlatego że wydaje nam się, że tutaj żyją sami ortodoksi. A tak naprawdę ortodoksyjnych Żydów jest w całym w ogóle Izraelu zaledwie 12%, a takich ultraortodoksów, z tych ortodoksów jest tylko 8%, tak więc ta liczba wcale nie jest taka duża. Jestem teraz w Jerozolimie i tak na pierwszy rzut oka to ona wygląda, przynajmniej ta ulica, wygląda zupełnie normalnie. Sklepiki. Tutaj jest bardzo fajny, kolorowy market. A tutaj, po drugiej stronie ulicy, zaczyna się właśnie dzielnica ortodoksyjnych Żydów. I do tego świata będę was chciała dzisiaj zabrać. Zaraz przy wejściu do dzielnicy ortodoksyjnych Żydów znajduje się budynek, który różni się bardzo od tego, co możemy zobaczyć w Jerozolimie, bo jest z czerwonej cegły. Mówi się nawet, że jest to jedyny budynek z czerwonej cegły, który znajduje się w całej Jerozolimie. A dodatkowo jest tutaj również replika fasady synagogi z Góry Kalwaria. To nie jest przypadek, dlatego że w tym właśnie miejscu pochowany jest rabin, który pochodził z Polski. Miał on bardzo duże znaczenie tutaj dla społeczności lokalnych ortodoksyjnych Żydów, ale to nie jest jedyna osoba polskiego pochodzenia, która tutaj w Izraelu miała duży wpływ na politykę tego miejsca. Bo kiedy tylko przyjedziecie do Izraela, to od razu spotkacie się również z jednym znanym bardzo imieniem, a mianowicie Ben-Gurionem, bo jego imienia jest właśnie lotnisko w Tel Awiwie. Ben-Gurion również pochodził z Polski. Tak jak bardzo zróżnicowana jest Jerozolima, tak zróżnicowany jest również świat Żydów. Ten najbardziej dla nas odległy to świat ortodoksów, nazywanych Haredim, co oznacza zatrwożeni Bogiem. Ale są oni również zatrwożeni światem współczesnym i starają się od niego możliwie jak najbardziej odciąć. Różne grupy z różną gorliwością i różnym skutkiem imitują życie przodków, między innymi przez swój ubiór, którym manifestują, że nie są częścią nowoczesnego świata. Już na pierwszy rzut oka można wyłowić z tłumu dwie grupy Haredim. Litwacy to ci z kapeluszami i w garniturach, elita wśród ortodoksów, dobrze wyedukowani i bardziej postępowi. Hasydzi to ci w długich płaszczach, bardziej konserwatywni, wywodzą się z Europy Środkowo-Wschodniej. Nie powiedziałam jeszcze nic o kobietach, ale już pewnie wyłowiliście je wzrokiem. Ubrane są skromnie. Pożądana długość spódnicy sięga za kolano. Dekolt i ramiona są zasłonięte. Kolory stonowane. Większość przykrywa głowy chustami. Te najbardziej radykalne golą włosy i noszą chusty albo peruki. Jeżeli ktoś nie ma przykrytej głowy albo peruki, to z dużą pewnością możemy powiedzieć, że jest to osoba niezamężna lub nie jest to mieszkanka tej dzielnicy. Kobiety, które golą głowy i noszą czarne chusty, to antysyjonistki, ale do tego jeszcze wrócimy.
To, co rzuca się w oczy, kiedy wejdzie się do dzielnicy żydowskiej, czy to tutaj, czy też na Starym Mieście, to są porozwieszane plakaty. Ortodoksyjni Żydzi starają się żyć tak jak ich przodkowie, zgodnie z tradycją, nie przyjmując nowoczesnej technologii, dlatego też komunikują się tak, jak robili to ich przodkowie, czyli za pomocą plakatów. To, co faktycznie można zauważyć, to to, że ludzie zatrzymują się tutaj i czytają, co jest napisane, tak więc ta komunikacja jest dla nich bardzo ważna. Ja co prawda nie jestem w stanie za wiele rozszyfrować, za to spytana przeze mnie jedna z osób powiedziała mi, że ten plakat na przykład jest antysyjonistyczny i mówi o tym, nawołuje w zasadzie do tego, żeby zniszczyć państwo Izrael. Everybody is supposed to pray to God. God please remove Israel state. Te plakaty pełnią funkcję informacyjną, są tutaj różnego typu ogłoszenia. Niektóre są również w języku angielskim, które są, podejrzewam, bardziej skierowane do turystów, dlatego że można tutaj przeczytać o tym, jak powinno czy też nie powinno się ubierać. Minimalna długość ubrania powinna sięgać do połowy odległości między końcem kolana i piętą. Czy mierzyłeś ostatnio swoje ubrania, żeby sprawdzić, czy spełnia te warunki? Dzielnica ortodoksów, tak jak cała społeczność, jest wielowarstwowa. Mimo konserwatywnego podejścia do kwestii nowych technologii, zamiast konnych powozów zobaczycie tu samochody, a nawet elektryczne hulajnogi. Są księgarnie. I kawiarnie. Gdybym zrobiła wam takie wejście i powiedziała, że znajduję się właśnie w ultraortodoksyjnej dzielnicy, to pewnie byście mi nie uwierzyli. Kawiarnia jak każda inna. Tak szczerze, takie mam odczucia, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dzielnica jest bardzo zróżnicowana, można znaleźć tutaj części takie bardziej ortodoksyjne, można też takie jak tutaj, gdzie człowiek czuje się zupełnie swobodnie. Można się napić dobrej kawy. Widać też, że bardzo lubią słodycze, dlatego że wszędzie tutaj jestem otoczona najróżniejszymi rodzajami słodyczy. Pachnie to też niesamowicie. I ludzie są niezwykle mili i sympatyczni. Wiem, że są różne sytuacje. Pewnie może czasem być tak, że z jakiegoś względu ktoś natknie się na osoby, które są nieprzyjazne. Ale ja się tutaj, powiem wam, przespacerowałam. No tak z dobrą godzinę połaziłam po okolicy. I nie spotkało mnie nic nieprzyjemnego, żadna nieprzyjemna sytuacja, żadna niemiła sytuacja. A wrażenie chodząc tutaj po tej ulicy jest niesamowite, bo naprawdę można się poczuć, jakby się człowiek przeniósł w czasie albo jakby był na planie filmowym jakiegoś filmu kostiumowego. Bardzo fajna sprawa, bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wybaczyłabym sobie tego, gdybym nie zajrzała do lokalnej księgarni. Ciekawiło mnie, jakie perełki można tutaj znaleźć. Okazało się, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest pełen przekrój, od pozycji religijnych po komiksy dla dzieci. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że książki otwiera się tutaj i czyta od tyłu. Tę żydowską wersję Gwiezdnych Wojen musiałam kupić. Pierwsza rzecz, która jest różna od tego, do czego przywykliśmy, to to, że książki czyta się tu z naszej perspektywy od tyłu. Spójrzcie, tu jest strona 54, a tak naprawdę tutaj jest strona tytułowa i stąd zaczyna się ta historia. Jest to komiks zainspirowany Gwiezdnymi Wojnami. Głównym bohaterem jest tutaj chłopiec Haredi. Jego mentorem jest rabin, a rolę złych pełnią tutaj naziści, których należy pokonać również w kosmosie. Im bardziej zapuszczamy się w dzielnicę ortodoksów, tym ciekawsze informacje do nas docierają.
Dzieci spacerujące grupkami po dzielnicy nie są widokiem niecodziennym. Króluje tu model rodziny wielodzietnej, a dziewczynki już od najmłodszych lat uczone są opieki nad rodzeństwem. Trafiliśmy akurat na godzinę zakończenia zajęć szkolnych. Ciekawi pewnie jesteście, jak wygląda tu edukacja. Chodząc po żydowskiej dzielnicy, często można zobaczyć takie budynki, na których jest napis yeshiva. Yeshiva są to męskie czy też chłopięce szkoły, do których chłopcy przychodzą po to, żeby uczyć się pisma. Jest tutaj bardzo specyficzny, bardzo ciekawy taki gwar. Dlaczego? No, różni się to od naszych szkół trochę, w których w czasie lekcji jest cisza, tutaj jest bardzo duży hałas. Jeżeli mi się uda, nie wiem, czy to będzie słychać z tej perspektywy, dlatego że jestem po drugiej stronie ulicy, ale nie wiem, czy mi mikrofon to złapie, ale ja z tej perspektywy słyszę właśnie ten taki bardzo taki duży gwar jak w ulu. Studiowanie pisma polega tutaj na tym, że jedna osoba czyta to, co jest napisane w Talmudzie, natomiast druga osoba stara się to kwestionować. I tak wygląda cała ta nauka. To jest zadawanie pytań i kwestionowanie. Zastanawiacie się pewnie, co w tym czasie, kiedy chłopcy studiują pismo, co w tym czasie robią dziewczynki? Chodzą do takiej szkoły jak w Europie, w której uczą się normalnych przedmiotów, takich jak historia, przedmioty ścisłe i tak dalej. I później to w społeczności żydowskiej dziewczynki są tymi, które utrzymują rodzinę, tymi, które idą do pracy. 75% kobiet, 75% dziewczyn w społecznościach żydowskich, również tych ortodoksyjnych Żydów, idzie normalnie do pracy i wykonuje normalne zawody i utrzymuje rodzinę. Podczas gdy faceci zajmują się studiowaniem Talmudu, studiowaniem pisma. Z pewnością zwróciliście uwagę na skarbonki zawieszone co kilka kroków na ulicach. W społeczności żydowskiej datki są bardzo powszechną praktyką. Każdy, nawet najbiedniejszy, dzieli się tym, co ma, z najbardziej potrzebującymi. Dotarliśmy do najbardziej ortodoksyjnej części tej dzielnicy. Żyjąca tu społeczność nie uznaje państwa Izrael. Można tu zobaczyć powiewające palestyńskie flagi. Mimo tego, że służba wojskowa jest w Izraelu obowiązkowa, antysyjoniści odmawiają zaciągnięcia się w szeregi armii. Odcinają się od państwa kompletnie, nie uznają Izraela, nie głosują, nie biorą również pieniędzy od rządu. Antysyjoniści uważają, że państwo Izrael może być założone jedynie przez Mesjasza. Tak więc czekają na to, aż Mesjasz przyjdzie i Izrael narodzi się na nowo. Może to być nawet w tym samym miejscu, grunt, żeby to Mesjasz założył Izrael, a nie ludzie. Mówiłam wam, że ortodoksyjni Żydzi nie używają technologii, ale być może gdzieś tam na filmie zobaczyliście, że niektórzy z nich jednak posługują się telefonami komórkowymi i faktycznie nawet w tej dzielnicy można zobaczyć takie sklepy, w których telefony komórkowe można nabyć, tak jak te za moimi plecami. Tak jak wam mówiłam, wśród ortodoksyjnych Żydów jest wiele różnych frakcji. Ci najbardziej ortodoksyjni, ultraortodoksyjni nie dopuszczają w ogóle telefonów komórkowych. Natomiast dla tych, którzy są nieco bardziej postępowi, rabini zezwolili dla nich na używanie telefonów, jeżeli mają taką ochotę. Są to telefony komórkowe koszerne. One wyglądają trochę tak jak nasze stare telefony komórkowe. Takie, często są to takie motorolki jakby z klapką. Z tych telefonów można tylko i wyłącznie dzwonić, nie można tam wysyłać SMS-ów, nie ma tam na nich żadnych aplikacji, one służą tylko i wyłącznie do dzwonienia. Tak właśnie wygląda certyfikat koszerności telefonu. Dla osób, które są jeszcze bardziej postępowe, i to dotyczy głównie tych, które muszą też prowadzić jakieś biznesy i dla nich trochę bardziej zaawansowane funkcje telefonu są potrzebne, dopuszcza się również koszerne
telefony, które mają już preinstalowane aplikacje, takie jak na przykład WhatsApp albo e-mail, ale oni sami nie mogą sobie żadnych aplikacji dodatkowych na tych telefonach instalować. Tak więc nie ma mowy o korzystaniu z jakiejś przeglądarki, czy też chociażby z YouTube'a. Nie zobaczyliby mojego filmu na YouTubie na pewno.